Gdańsk. Ostatnio zawitałem tam po raz pierwszy. Na rynku spotkałem tego nagiego pana oraz moich przyjaciół z Krakowa. Na szczęście znalazły się też ładniejsze odmiany z naszej kochanej stolicy. Moim celem było jednak Amber Expo i Likes Festival, ponieważ to tam zbierała się cała śmietanka sławnych ludzi z internetów, od których wypada wziąć parawkę i cyknąć sobie selfie. Godzinę przed otwarciem prawie wszystko było dopięte na ostatni guzik. Progracze ustawiali czułość myszek pod mojego kochanego CS-a, panie robiły sobie make-up, a ochrona ustalała szczegóły akcji. Wszystko poszło zgodnie z planem. Tłumy młodych ludzi, którzy chcieli zobaczyć swoich internetowych celebrytów, przybyły na miejsce. Każdy znalazł coś dla siebie. Graczy najbardziej interesował GameZone, na którym wybitne gwiazdy komentowały zmagania noobów w FIFA, CS-a oraz Battlefielda. Uwagę wszystkich kobiet pewnie przykuwał wybieg i pokazy Sinsaj czy Macieja Sierackiego. Głodni nie tylko wrażeń czekali pod Food Zone, gdzie liczyli na to, że łaskawy Czesław lub Piotr Ogiński rzucą mięchem. Na scenie głównej muzycznie prezentowały się Bednarki, Margarety, Grupsony i inne gwiazdy. O wszystkich fejmach, które odwiedziły Likes Festival, możecie poczytać na głównej stronie eventu. Jednak najbardziej wszyscy zainteresowani byli lodówkami z darmową hopkolą, co oczywiście nie jest niczym zaskakującym, prawda?